stronie pod ciemny bór. Premiera jest zwieńczeniem takiego bardzo długiego okresu twórczej pracy. Wszystko się rozpoczęło już wiele, wiele miesięcy temu, kiedy Ania Wieczorek, nasza wspaniała aktorka, przyszła do mnie z taką propozycją stworzenia właśnie takiego tematu. Uzyskała stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego i to stypendium pozwala na realizację tego przedstawienia. I za chwilę będziemy właśnie świadkami, wszyscy my, premiery i zwieńczenia tej wielomiesięcznej pracy wielu twórców. Ania zaprosiła do współpracy młodych twórców. Teatr zaczął się od antyku, czy to jest tak, że dlatego sięgnęłaś też po tę antyczną, mitologiczną historię? Gdzieś towarzyszy mi cały czas taka myśl, że ten antyk najwięcej o tym teatrze opowiada i te zasady, które oni stosowali, jakoś dziwnie mi w teatrze pasują i bardzo często mi ich w sztukach współczesnych brakuje. I te głębie, i te pełnie, i te zasady, które obowiązywały, oferując coś w zamian, czyli nie mamy scen przemocy, w naszym spektaklu też się przemoc w takim dosłownym tego słowa znaczeniu nie pojawia, tam funkcjonowały i wydaje mi się, że przez to dostawaliśmy pełniejszy obraz człowieka i stąd też taki pomysł, żeby do tych bardzo głębokich tekstów sięgnąć. To nie było byle jabłko, 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 komu jabłko? A ta transkrypcja na XXI wiek, bo to chyba było najtrudniejsze i w pracy reżyserskiej, i aktorskiej też pewnie. To i na planie, już na poziomie scenariusza to było bardzo trudne zadanie, bo ja absolutnie nie chcę się mierzyć z wielkimi, którzy o tym pisali. Dlatego też ich teksty się tutaj znajdują, właściwie Homer to opowiadał i mam jakieś skrawki tego, ale oni się pojawiają jako partnerzy do dialogu bardziej niż jako główne źródło, które napędza ten spektakl. Bardzo często się zastanawiałam nad tym, na ile mogę sobie pozwolić, żeby nie przesadzić. Mam nadzieję, że to się udało, bo jednak miałam taki cel, żeby to było skierowane przede wszystkim do młodego widza, bo czuję, że jest im taka pełna opowieść o micie trojańskim po prostu potrzebna i że film z Bradem Pittem to trochę za mało i bardzo potrzebowałam też głosu kobiety w tym wszystkim, bo jednak jest to bardzo męska opowieść, a kobiety tam tylko opłakują bohaterów albo boją się, jak idą tuż, zanim pójdą na pojedynek. Mam też taką myśl w sobie, że trochę jesteśmy w takich czasach, gdzie trzeba po prostu z młodymi ludźmi o tym rozmawiać, bo oni tego bardzo potrzebują i myślę, że nie ma lepszej przestrzeni niż teatr, czyli najbardziej bezpiecznej na razie przestrzeni na świecie, żeby o tym rozmawiać i się z tym mierzyć. I nie miałam na celu przede wszystkim edukacyjnie o wojnie trojańskiej opowiedzieć, tylko bardziej sprowokować do dyskusji. I mam nadzieję, że ktoś po tym spektaklu może nie sięgnie po Homera, ale przynajmniej zainteresuje się tym, co tam naprawdę się wydarzyło i jak bardzo Wieczorek to zmieniła. A jak bardzo się zmieniła ta koncepcja realizacyjna od momentu, kiedy zainteresowałaś się tematem i postanowiłaś go przełożyć na język teatru do tej wizji premierowej? Ten tekst się zmienił, bo ja składałam wniosek o stypendium, dzięki któremu to jest realizowane, czyli stypendium Młoda Polska, jeszcze w momencie, kiedy wojny za naszymi granicami nie było. Potem jak zaczęłam pracę nad scenariuszem, to wiedziałam, że tytuł będzie brzmiał Wojny Trojańskiej, nie będzie, bo chciałam się zasugerować takim francuskim dramatem, który powstawał przed wybuchem II wojny światowej, gdzie ta Troja była użyta jako kostium historyczny do tego, żeby o tej wojnie opowiedzieć i te nastroje takie, które po prostu dało się wyczuć w powietrzu, że coś tam wisi i zaraz po prostu wybuchnie. Bardzo ten francuski dramaturg oddał i ja czułam, że jak to czytałam, że to jest bardzo, bardzo bliskie temu, co ja bym chciała w tym dramacie zawrzeć. A potem wojna wybuchła i ja poczułam ogromny niepokój i poczułam, że już nie mogę iść swoim starym torem, jak to zaplanowałam, tylko że niewątpliwie trzeba się odnieść do tego, co się wydarzyło i że perspektywa tego już nie jest teraz taka, że nie, wojny nie będzie i po prostu coś wyczuwamy, tylko Kasandra, która mówi, wojny nie będzie, ale wojna już jest, to nam wydaje mi się, że bardzo to koresponduje z tym, co się wydarza teraz, a młodym ludziom przede wszystkim, bo oni jeszcze mają za sobą pandemię i mają cały czas informacje o kryzysie klimatycznym i mają, myślę, ja mam takie przekonania, a co dopiero młody człowiek, który planuje dopiero swoje życie, że jesteśmy przy jakimś schyłku i bardzo chciałabym nie tyle uspokoić, ale dać jakiś pretekst do rozmowy i przede wszystkim przestrzeń do przeżycia tego i pozwolenie sobie i na śmiech, nie z wojny absolutnie, tylko z postaw, które do tej wojny doprowadzają,
i może na wzruszenie, które pozwala jakoś oczyścić i się z tym zmierzyć. I to jest kolejny spektakl, który pokazuje szeroki wachlarz tego, co prezentuje też w tym sezonie Opolski Teatr Lalki i Aktora. Tak, to jest, sądzę, dotknięcie niezwykle istotnego tematu, bardzo aktualnego, przez pryzmat istniejących w kulturze europejskiej przekazów dotyczących zmagania się właśnie z takim trudnym problemem, jakim jest wojna. Ty, co